Zmieniaj tego, jak czuje się twoje dziecko. Nie staraj się poprawić jego nastroju, ani naprawić jego emocji, ani zrobić, żeby się poczuło lepiej. Tym bardziej, jeżeli jego centrum emocjonalne jest zdefiniowane. Jest to jeden z największych błędów, jakie popełniają rodzice w relacji ze swoim dzieckiem. Jeden z największych błędów, jakie popełniono w relacji z nami, kiedy my byliśmy mali. I kiedy nasi rodzice byli mali. Niezrozumienie tego, czym jest centrum emocjonalne w nas. Kiedy patrzę na wykres Human Design, pierwszą, najważniejszą rzeczą dla mnie jest rozpoznanie, czy dana osoba ma zdefiniowane centrum emocji, czy nie. Ponieważ jeśli jej centrum emocji jest zdefiniowane, jest to zrozumiałe dla mnie i bardzo jasne, że całe życie tej osoby oparte jest o emocje. Co się dzieje, kiedy będąc dzieckiem próbujemy zmienić jego stan emocjonalny, kiedy próbujemy zmienić stan emocjonalny dziecka? Co się wtedy z tym dzieckiem dzieje? Czego ono się uczy? Uczy się przede wszystkim tego, że czucie niskich emocji, smutku, złości, melancholii jest złe, że trzeba dążyć do tego, by jak najszybciej to zmienić. Jednak to nie jest możliwe. Jeżeli dziecko ma zdefiniowane centrum emocji, jego życie zawsze będzie oparte o emocje. Zawsze. Więcej. Cokolwiek byś nie zrobiła, cokolwiek byś nie zrobił, ten stan emocjonalny nie jest możliwy do zmiany pod wpływem czyjegoś działania. Nie jest możliwy do zmiany pod wpływem tego, że kupisz dziecku nową zabawkę, albo spróbujesz je rozśmieszyć, albo spróbujesz oderwać jego myśli od czegoś, czy w jakikolwiek inny sposób będziesz starał się lub starała to zmienić. To, co dziecko będzie próbowało zrobić, to będzie próbowało zaprzeczyć temu, co czuje, ponieważ będzie widziało, że tobie jest niekomfortowo z tym, jak ono się czuje. Nie zmieniaj niczego, nie naprawiaj. Pokaż mu, że to, jakie jest, jest właściwe i że kiedy się czuje źle, kiedy czuję przygnębienie, kiedy czuję melancholię, kiedy czuję smutek, to jest okej. To wciąż jest okej. I pozwól mu z tym być. Pozwól mu z tym istnieć. Każdy z nas, kto ma zdefiniowane centrum emocji, ma w tej definicji centrum określone fale. Fale przechodzenia tych emocji. Fale przechodzenia od szczytów po dołki. I ten rodzaj fal jest kluczowy do zrozumienia, czego doświadczamy w życiu. Centrum emocjonalne jest tak niesamowicie ważne i jest tak ogromnie silnym centrum energetycznym, że przewyższa wszystko. Jest ważniejsze niż typ osobowości, jest ważniejsze niż profil, jest ważniejsze niż jakikolwiek inny autorytet, jest ponad wszystkim. I dlatego w momencie, w którym widzę na wykresie danej osoby zdefiniowane centrum emocjonalne, wiem, że jej życie jest oparte o górki i dołki. Wiem więcej, że kiedy przychodzi ten dołek, ta osoba czuje się absolutnie dramatycznie ze sobą. Czuje się tak, ponieważ dawno, dawno temu ktoś powiedział jej, że te emocje nie są dobre i nikt nie nauczył jej, jak z tymi emocjami być, jak z nimi istnieć, jak po prostu przez nie patrzeć na świat, jak przez kolorowe szkiełko. Bierzesz takie szkiełko, patrzysz przez zielone i cały świat jest zielony i mówisz: o, wow, wszystko jest zielone. Bierzesz żółte szkiełko, patrzysz przez nie na świat. Nagle wszystko jest żółte i mówisz: wow, nawet twoja twarz jest żółta. A potem bierzesz różowe i świat znowu się zmienia. Potem je odkładasz i świat wraca do tego, jaki jest tobie znany. Tak samo jest z emocjami. Także ważne i kluczowe dla nas rodziców jest zrozumienie tego, jak zbudowane jest nasze dziecko, jak ono funkcjonuje wewnętrznie, aby nie robić mu krzywdy, nieświadomej krzywdy,
bo nie narażać go na to, na co my byliśmy narażeni. Tak niewiele, a tak wiele może zmienić. Dobrego czasu. Ściskam Was bardzo gorąco, kochani. Do następnego razu.